Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w środowej audycji Goście Dnia, a dzisiaj wspólnie ze starszym brygadierem Arkadiuszem Muszyńskim, komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, podsumujemy miniony 2015 rok i opowiemy o pracy Straży Pożarnej na terenie powiatu ciechanowskiego. Witam Pana, Panie Komendancie. Witam Panią, witam Państwa. Niskie temperatury i obfite opady śniegu to też więcej pracy dla Straży Pożarnej. Powstaje wiele zagrożeń związanych przede wszystkim z użytkowaniem instalacji grzewczych. Tak, zgadza się. Ten ostatni okres właśnie, o których Pani wspomniała, niskie temperatury, intensywne opady śniegu, miał wpływ na ilość zdarzeń, jakie wpłynęły do Państwowej Straży Pożarnej. I chcę powiedzieć głównie, że tutaj główny wzrost pożarów nastąpił w budynkach mieszkalnych, wynikający właśnie w tym okresie niskich temperatur z intensywnego użytkowania instalacji grzewczych. Sadze w kominie, czy też nieszczelność przewodów kominowych i załączone czujki tlenku węgla, tak zwany cichy zabójca czad. I z tymi dwoma elementami to były główne wzrost ilości zdarzeń, jeśli chodzi o ten okres świąteczny, poświąteczny, noworoczny. Ale również te opady intensywne śniegu. Poprzedni tydzień samochody przy przydrożnych rowach, powiedzmy. I to miało wpływ właśnie na wzrost ilości zdarzeń w ostatnim okresie. Wspomniał Pan o czujkach czadu. To jest dobra wiadomość, że one zadziałały, że one się włączyły, bo w związku z tym ileś istnień ludzkich zostało ocalonych. Zgadza się. Dzięki tym czujkom właśnie niejedno życie ludzkie zostało ratowane. A przypomnę, grudzień 2013, 3 ofiary śmiertelne w Ciechanowie, ulica Sienkiewicza. I bardzo dobra koncepcja wyposażenia budynków mieszkalnych, jeśli chodzi o TBS, Urząd Miasta, w tego typu urządzenia. Tak jak pani sama wspomniała, niejedno życie ludzkie zostało w ten sposób uratowane. Chcę powiedzieć, że w związku z montażem tych spółek również więcej tych zdarzeń było. Bo to, że czujka się załączyła, to nie znaczy, że już jest zagrożenie. Chodzi o też taki element jak czasookres przebywania w tej atmosferze tlenku węgla i jego wartość, jeśli chodzi o zawartość tego tlenku węgla w powietrzu i czasookres przebywania, to te dwa elementy wpływają na to, czy jest ludzkie życie zagrożone, czy też nie. Także w wielu przypadkach właściciele, użytkownicy mogli sami po prostu przewietrzyć mieszkanie i zadziałać, ale nic się nie stało. Jesteśmy zawsze takie w płynie zagrożenia. Informacje o zagrożeniu życia ludzkiego podejmujemy działania. I w tym miejscu zachęcamy słuchaczy, którzy jeszcze nie nabyli takiej czujki, żeby sobie ją po prostu zamontowali, bo ona nie jest droga, a naprawdę jest bardzo skuteczna. Również zachęcam właśnie do zakupu tych czujek, nawet jeśli chodzi, nieraz mamy, zastanawiamy się, co kupić na prezent babci czy dziadkowi. Zachęcam, żeby właśnie taka czujka była prezentem na urodziny, czy też na imieniny. Bo przez pół roku co najmniej będzie służyła. Oczywiście. Panie komendancie, zima to też niskie temperatury i w związku z zamarznięciem zbiorników wodnych też mieliście interwencję jedną taką dosyć nietypową, przymarznięty ptak. Była taka właśnie nietypowe właśnie zwłoki mężczyzny, ciało mężczyzny zostało przymarznięte właśnie, to były temperatury właśnie minus 15. Jak dobrze pamiętam, to miejscowość Garbarz Nowy, naturalny zbiornik wodny. Nie znam dokładnie przyczyn i okoliczności, w jaki sposób ten człowiek, czy to był wędkarz, czy nie wędkarz, w jaki sposób on tam się znalazł, ale doszło do tego, że po prostu wpadł pod lód. Prawdopodobnie nie był w stanie wydostać się sam, a niskie temperatury spowodowały to, że wymęczenie organizmu i po prostu zamarł. Panie komendancie, wy jesteście przygotowani do tego typu działań, bo jeśli nie ma zdarzeń na lodzie czy pod taflą lodu, wy prowadzicie tak czy inaczej co roku ćwiczenia. Tak, mamy sekcję ratownictwa wodnego w komendzie i prowadzimy działania na akwenach wodnych i na wodzie, i pod wodą. Natomiast w okresie zimowym również jesteśmy przygotowani. Na poziomie mamy tak zwane sanie lodowe,
i możemy również na lodzie prowadzić te działania. Panie komendancie, wspomnieliśmy też o użytkowaniu pieców centralnego ogrzewania. Tutaj dochodzi w okresie szczególnie niskich temperatur do intensywności, dużej intensywności użytkowania tych instalacji i miał też już w tym roku miejsce nieprzyjemny wypadek z udziałem właśnie pieca centralnego ogrzewania. Tak, doszło do wybuchu jednego z piecy. Miało to miejsce w miejscowości Szulmierz w stolarni. Był to poniedziałek, czyli sobota, może sobota nie, ale niedziela, nie było procesu technologicznego. Mhm. Nie był ogrzewany, zakład nie był ogrzewany. W poniedziałek rano prawdopodobnie właściciel załączył ten piec, rozgrzewał. Cały układ, instalacja była zamarznięta. W samym piecu doszło do gwałtownego wzrostu temperatury i ciśnienia i nastąpił wybuch. Wybuch dość niebezpieczny w skutkach, bo mocno został poszkodowany właściciel. Ten, w wyniku tego wybuchu piec samoczynnie przesunął się nawet o 8 metrów, także bardzo duży odrzut. Tak jest. Szczęście w nieszczęściu, że tylko jedna osoba ucierpiała przy dokładnie. Tym panie komendancie, powiedział, że to są takie drobne oszczędności. Jeden dzień się nie paliło w piecu, żeby trochę przyoszczędzić, ja myślę, że a to nie było oszczędności, tylko po prostu zakład pracy nie pracował w tym okresie. No tak, no ale dlatego gdyby tam ktoś przyjechał i rozpalił w tym piecu w tą niedzielę, tak. Prawda? Zgadzam się. Nawet niech na pusty zakład troszeczkę się pogrzeje, dokładnie. Skutki być może by do tego nie doszło. Panie komendancie, powiedzmy tak króciutko o tych głównych grzechach, głównych błędach, jakie popełniamy i dlaczego dochodzi do tego typu sytuacji, że zapalają się sadze w kominie, że wybuchają piece centralnego ogrzewania. Często montujemy instalacje we własnym zakresie. Mhm. I w tym przypadku tego pieca mogło też tak być, aczkolwiek niewłaściwy montaż nie przez nie chcę przesądzać, powiedzmy, ale wszystkie instalacje powinny być montowane przez firmy do tego upoważnione i do serwisowania również uprawnione, ale również czyli sami, przepraszam, nie grzebiemy przy piecu. Oczywiście, absolutnie. Przy tym akurat konkretnym piecu powinien być też tak zwany zawór bezpieczeństwa. Mhm. I gdyby tam był zawór bezpieczeństwa, doszłoby do uwolnienia tego ciśnienia i tej pary, powiedzmy. Mhm. Natomiast również ciąży na właścicielu, użytkowniku czas okres konserwacji, powiedzmy, wszystkich przewodów wentylacyjnych, kominowych. I czyli brak konserwacji. Badania drożności i szczelności. Przynajmniej raz w roku przed sezonem grzewczym. Nawet raz na pół roku. Mhm. A przed sezonem grzewczym wskazana jest właśnie dokonanie przeglądu. I szczelności, tak. I drożności. Jeśli chodzi o tą szczelność, to też błąd, jaki często jest spotykany, zatykanie wszystkich przewodów wentylacyjnych, to jest takie oszczędzanie na cieple, żeby było między troszeczkę innymi załączanie się tych czujek tlenku węgla, to właśnie spowodowane jest tym, że wszystko jest nie ma cyrkulacji szczelnie, tak jest, wszystko jest szczelnie, okna szczelne, wymienione okna szczelne, wszystkie kratki wentylacyjne szczelnie zasłonięte, oszczędzamy ciepło, ale w drugi sposób, z drugiej strony stwarzamy zagrożenie dla siebie. Panie komendancie, pożary to nie jest jedyna sfera, nie jedyny obszar działalności Straży Pożarnej. Ten zakres, ten wachlarz obowiązków mocno się poszerzył. Zgadza się to od 92 roku, kiedy została powołana formacja pod nazwą właśnie Państwowa Straż Pożarna. Wtedy został rozszerzony zakres działań, nie tylko pożary, ale również tak zwane inne miejscowe zagrożenia. I pod tą nazwą miejscowe zagrożenia wszystko możemy umieścić, to co stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, czy to środowiska naturalnego. Powiedzieliśmy o końcówce roku i o początku roku, że to był bardzo intensywny czas pracy dla Straży Pożarnej. Podsumujmy cały 2015 rok, to ponad 1200 różnego rodzaju zdarzeń. Ubiegły rok mogę powiedzieć, że był pomimo wzrostu tych zdarzeń, bo średnio rocznie mamy ich około 1200, ubiegły rok 1249 dokładnie, ale chcę powiedzieć, że to był rok udany dla strażaków, bo wszyscy strażacy, nie było żadnego wypadku, wszyscy strażacy szczęśliwie wrócili do bazy po tych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ale te 1249 zdarzeń to jest wzrost o 215 w porównaniu do roku 2014. I to jest wzrost nie tylko w pożarach, ale również w miejscowie zagrożeniach. Jeśli chodzi o pożary, ten wzrost nastąpi o 96. I tu główna taka przyczyna to przede wszystkim ten okres suszy, wysokie temperatury w okresie żniw, powiedzmy.
Tak, w tym roku lato było bardzo upalne. Tak jest. I tutaj nastąpił właśnie ten wzrost pożarów. Natomiast jeśli chodzi o miejscowe zagrożenia, ich mamy więcej w porównaniu do 2014 roku, 118. Ale chcę powiedzieć, że tu na te miejscowe zagrożenia to głównie miał wpływ anomalia pogodowe. Mhm. I mieliśmy dość takie dwa weekendy nieszczęśliwe w lipcu i w sierpniu, kiedy były silne wiatry i intensywne opady deszczu. Mhm. Wtedy mieliśmy dużo wiatrołomów, jak również zerwane dachy. I to nie tylko dla budynków gospodarczych, inwentarskich, ale również na budynkach mieszkalnych. Na budynkach mhm. mieszkalnych. I tutaj pierwsze działania w tym przypadku to były skierowane przede wszystkim na usunięcie udrożnień dróg dojazdowych, bo tak jak w kierunku Gliniecka były zdarzenia w Gumowie, nawet nie mogliśmy dojechać. Wcześniej musieliśmy udrożnić przejazd, a następnie dopiero pomoc w zabezpieczeniu budynków mieszkalnych, bo pierwszy nacisk został nałożony na pomoc ludziom, którzy zostali dotknięci właśnie zerwanym dachem. I tutaj wykorzystanie plandek, montaż tych plandek i zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed następnymi opadami deszczu, przed zamoknięciem. W zakresie działań strażaków są też takie mniejsze zagrożenia, jak na przykład usuwanie kokonów groźnych owadów. Też były takie zdarzenia w ubiegłym roku? Tak, tak jak wspomniałem, właśnie ten wachlarz naszych zadań jest mocno szeroki i również usuwanie kokonów również stwarzają zagrożenie. To również jest nasze działanie. Odpowiednio jesteśmy przygotowani, czyli ubrania, strażak wchodzi, przechwytuje kokonos, wywozimy w bezpieczne miejsce. No, bo taki rój os czy szerszeni może naprawdę narobić zrobić krzywdę. Narobić szkód. Tak. Szczególnie jak ktoś jest uczulony na jad. Dokładnie. Panie komendancie, wspomniał pan o skutecznych działaniach w 2015 roku. Co ma wpływ na skuteczność działań straży? Skuteczne działania ratowniczo-gaśnicze to przede wszystkim takie trzy elementy. To jest dobra łączność, dobre wyszkolenie strażaka i dobry sprzęt. Dobre narzędzia w rękach strażaka, dobry sprzęt. Jeśli chodzi o łączność, to tutaj mamy tak zwaną selektywne alarmowanie z jednostkami OSP i dobra łączność ma wpływ przede wszystkim na szybkie przyjęcie informacji o zagrożeniach. Czym krótszy czas przepływu tej informacji do służb ratowniczych, tym jest szybsze wejście służb do likwidacji tych zdarzeń. Jak również wszelkiego rodzaju systemy teleinformatyczne, które wspomagają pracę dyżurnego operacyjnego. Dobre wyszkolenie to przede wszystkim kursy, szkoły, ale również ćwiczenia. Bo ćwiczenia głównie są robione po to, żeby zbadać zagrożenie w danym obiekcie, w danym zakładzie pracy i traktujemy ten zakład pracy i te ćwiczenia jako przyszły teren prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, ale w ten sposób i badamy drogi dojazdowe, sieć hydrantową, zaopatrzenie wodne. Także takie elementy są sprawdzane. I tutaj ćwiczenia też tężyzny strażaków. Zgadza się. Są zawody sprawnościowe dla strażaków. Bardzo widowiskowe. Przyznam panu komendantowi, że miałam okazję obserwować kilkakrotnie takie zmagania strażaków i tempo, w jakim oni wspinają się na 3-metrową ścianę, to jest coś niewiarygodnego. Zgadzam się z panią, bo sprawność fizyczna w naszych działaniach jest bardzo ważna. Zapraszam jeszcze raz na takie zawody, bo komendant w Ciechanowie jest gospodarzem z zawodów strefowych, takie eliminacje i w tych zawodach strefowych wyłaniana jest drużyna, która wystąpi w zawodach wojewódzkich. Pochwalę się, Ciechanów jest zwycięzcą tych stref. Od 7-8 lat bierzemy udział w zawodach wojewódzkich i chcę powiedzieć, że któregoś roku nawet osiągnęliśmy 4. pozycję. Także walczymy o to, żeby wreszcie osiągnąć pudło, tak to nazwie kolokwialnie. Może w tym roku się uda, czego życzę. Panie komendancie, wspomniał pan o skuteczności straży. Przede wszystkim dobra komunikacja, szybki obieg informacji, dobre wyszkolenie strażaków i sprzęt. Jak pan ocenia to zaplecze sprzętowe, jeśli chodzi o ciechanowską straż? Narzędzia, sprzęt to jest właśnie ten element, który też decyduje o skuteczności. W tej chwili komenda jest wyposażona w 3 samochody gaśnicze, 8 specjalnych, szereg pomp i agregatów, ale również posiadamy szereg sprzętu specjalistycznego w zakresie likwidacji technicznego, chemicznego, wodnego, wysokościowego, medycznego. I tutaj chcę powiedzieć, że jesteśmy dobrze przygotowani, jeśli chodzi o sprzęt ratowniczy.
główny teraz cel to utrzymanie w pełnej sprawności technicznej tego sprzętu i to są główne wydatki, główne nasze działania, jeśli chodzi o sekcję logistyczną. Panie komendancie, Państwowa Straż Pożarna jest wspierana przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Powiedzmy kilka słów o nich. Tak, tak. Analizy wskazują, że około 40% zdarzeń jest likwidowanych właśnie z jednostkami OSP. Chcę powiedzieć, że w chwili obecnej na terenie powiatu funkcjonują 55 jednostek OSP, w tym 15 jednostek w tak zwanym krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. I tutaj, jeśli chodzi o jednostkę OSP, bardzo, bardzo nam pomagają i tutaj chciałbym, korzystając z okazji, podziękować wszystkim druhom z terenu powiatu ciechanowskiego za tą bezinteresowną działalność na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz drugiego człowieka. Tym bardziej właśnie, że to jest bezinteresowna pomoc, ale ja też powiem, panie komendancie, tak, że to zaangażowanie strażaków i to bezinteresowne niesienie pomocy no, cieszy się największym zaufaniem społecznym, bo aż 96% Polaków ma zaufanie właśnie do strażaków. I to jest prawda. Ja się z tego cieszę i jestem przekonany właśnie, że cegiełkę do tych 96% również dołożyli ciechanowscy strażacy. Wspomniał pan, że 15 jednostek jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Co to oznacza? Co to jest za system? To jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy, jest taką integralną częścią bezpieczeństwa państwa, którego nadrzędnym celem jest właśnie ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. On działa tak jakby na trzech poziomach. Poziom powiatowy, wojewódzki i krajowy. I właśnie komendant powiatowy odpowiada za jakość tego systemu, za funkcjonowanie tego systemu na terenie powiatu. I tak jak wspomniałem... O co chodzi w tym systemie? O to, żeby jak najszybciej skierować organizatorem tego systemu pomoc. Jest właśnie Państwowa Straż Pożarna. Natomiast w tym systemie działają jeszcze również inne służby. Chodzi o to, żeby kompleksowa pomoc dotarła do poszkodowanego. Nie tylko, powiedzmy, dojeżdżają pojedyncze służby. To chodzi o koordynację. Ten system zmienił coś takiego, że 20-30 lat temu, może to jest takie przykre, ale służby jakby odbijały piłeczka. To nie nasze zadanie, to jest, powiedzmy, policja na straż, czy odwrotnie, czy pogotowie. A w tej chwili wypracował się taki model, że służby nie konkurują ze sobą, uzupełniają się. Na terenie działań uzupełniamy się nawzajem. Nie patrzymy na to, gdzie skończą się granice naszych działań, a zaczynają innej służby. Tych granic nie ma. Gracie do jednej bramki. Tak jest. W ratownictwie nie ma granic, tak to powiem. Panie komendancie, powiedział pan o wsparciu służb. Powiedzmy, kto oprócz jednostek OSP wspiera Państwową Straż Pożarną? Tak jak wspomniałem, inne służby. Mają się pogotowie, policję, straż miejska, leśnicy, weterynaria, ochrona środowiska, sanepid. I właśnie korzystając z okazji, chciałbym szefom tych instytucji podziękować za to, że wspierają nasze działania, traktują to jako nasze wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Także dziękuję jeszcze raz tym szefom tych służb i ratownikom z tych służb za wspólne działania ratowniczo-gaśnicze w 2015 roku. Panie komendancie, powiedzmy, ilu ratowników czuwa nad naszym bezpieczeństwem w tej chwili? W działalności operacyjnej funkcjonuje takie pojęcie jak stan minimalny załogi. I chcę powiedzieć, że w każdej chwili do poszkodowanego może dojechać 12 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W zależności od specyfiki zagrożenia, w różnej konfiguracji, 3 zastępy. Jest zawsze... Całą dobę. Całą dobę. Czy to jest trzecia w nocy, czy to jest sobota, niedziela, czy to jest minus 20, czy plus 20. Jesteśmy przygotowani, aby prowadzić skuteczne działania ratowniczo-gaśnicze. 12 strażaków, 3 zastępy w zależności od specyfikacji zagrożenia w różnej konfiguracji możemy podjąć. Natomiast chcę powiedzieć, że tak, w chwili obecnej komenda posiada 74 etaty, w tym 2 etaty Korpus Służby Cywilnej. W systemie 8-godzinnym łącznie ze mną pracuje 12 osób, tak zwana administracja 8-godzinna. 5 strażaków pracuje w systemie 12-godzinnym, to są tak zwani dyżurni operacyjni. To są te osoby, które przyjmują zgłoszenia o zagrożeniach, jakie powstaną na terenie powiatu. Natomiast 57 strażaków pełni służby w tak zwanym podziale bojowym. To są strażacy, osoby, które bezpośrednio biorą udział w likwidacji zdarzeń. Pracują w systemie 24 godziny. Panie komendancie, poza likwidacją zdarzeń prowadzicie też działania prewencyjne. Tak. Takie, które podpowiadają, jak uniknąć tych wszystkich zagrożeń. Działania prewencyjne to przede wszystkim działania kontrolne. I te działania kontrolne mają na celu ocenę stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez właścicieli, użytkowników
dzierżawców. Bo to nie jest tylko tak, że obiekt jakiś zostanie wybudowany i sprawdza się, czy wszystko zgodnie z tymi przepisami PPOSZ zostało wybudowane, wykończone i że to jest jedna kontrola i koniec. I już można sobie tak, użytkować obiekt w nieskończoność. To nie jest tak właśnie, bo to są tak zwane odbiory techniczne budynków i na odbiorze technicznym budynku nie kończy się wszystko, ale co jakiś czas... Początek. Tak jest, co jakiś czas prowadzimy czynności kontrolne w celu właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, oceny stopnia przestrzegania, bo zgodnie z artykułem 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej na właścicielu dzierżawcy ciąży obowiązek wyposażenia sprzętów, podręczny sprzęt gaśniczy, właściwe instalacje, zaopatrzenie wodne, sieć hydrantowa wewnętrzna, zewnętrzna, czy też przeszkolenie pracowników zakładu pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy też ustalenie tak zwanego sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia na terenie tego obiektu, którym zarządza. I tak tych czynności kontrolno-rozpoznawczych w tym roku ogólnie przeprowadziliśmy 147. Wydałem... I jakie są efekty? Jakie są pana spostrzeżenia? Wydałem 56 decyzji, a te czynności pokazały właśnie w tych 56 przypadkach szereg nieprawidłowości. Niestety. A te nieprawidłowości... To tak jak wspomniałem, co podlega kontroli, czyli brak przeszkolenia, brak konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, niedrożność dróg ewakuacyjnych, bo muszą być zapewnione, brak jego oznakowania, czy też braku sposobu ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Także stwierdzane są niepewności, wydawane decyzje administracyjne w celu podjęcia działań, żeby je zlikwidować. Panie komendancie, jeszcze taka rzecz, o której chciałabym, żeby pan powiedział. Mnóstwo osiedli, szczególnie tych, gdzie zarządza wspólnota mieszkaniowa, zamyka sobie osiedle, stawia szlaban, zamyka dojazd. To jest dla was też duże utrudnienie. Zgadza się. Jest taka moda. Moda, może. O tak, dobre słowo, moda. Na zabezpieczenie właśnie z własnego mienia, czy też miejsc parkingowych, tak jest. Szlabane, inne. To jest inne, nasz blok, my sobie tutaj tak ogrodzimy, jest. Postawimy bramę to jest nasze. I my tu mieszkamy. Ale nie I zadajemy... każdy mieszkaniec ma pilota, tak ale jest. Strażacy tak nie jest. Mają tak pilota. Jest. I to przyjeżdżamy. Jest dla nas, dla mieszkańców, ale nie zadajemy sobie pytanie, co będzie, gdy będziemy potrzebowali służb ratowniczych, czy to straży pożarnej, czy pogotowia. Czy to zjawisko odczuwalne jest dla ciechanowskich strażaków tutaj w Ciechanowie? Czy wy zauważacie to znaczy, ten trend? Akurat to zjawisko, to powiem, że nie jest mocno odczuwalne. Najgorszym problemem jest dojazd do budynku poprzez zastawione drogi pożarowe, zaparkowane samochody. To jest dużym utrudnieniem wprowadzonych działań. Brak drożności na drodze pożarowej, parkujemy auto, bo te auto chcemy widzieć z własnego okna, z własnego mieszkania. Tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o te małe szlabany, mamy ciężki sprzęt ratowniczy, bierzemy na zderzak i jedziemy dalej. Czy też mamy sprzęt, pilarki, nie pilarki, inne sprzęty. Także jesteście w stanie sobie szybko... To wydłuża czas dotarcia do poszkodowanego, ale to jest do pokonania. Natomiast zaparkowane auta, żebyśmy widzieli właśnie, jak wspomniałem, z własnego okna, z mieszkania, to jest dla nas duża uciążliwość. Panie komendancie, wspomniał pan o działaniach prewencyjnych, o tych kontrolach, ale wiem, że te działania prewencyjne to nie tylko kontrole. Prowadzicie też różnego rodzaju akcje. Tak, prowadzimy szereg akcji społecznych, typu właśnie kampania społeczna nie dla czadu, nie dla wypalania traw, czy też bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje. Kontrolujemy właśnie w miejsca, gdzie dzieciaki będą przebywały w tym okresie wakacji, czy też ferii zimowych, ale również prowadzimy taką akcję społeczną Bezpieczna Plus. I ta akcja polega na tym, żeby działania edukacyjne były prowadzone w budynkach Państwowej Straży Pożarnej. I tutaj powiem, że na terenie Mazowsza 4 powiaty tę akcję prowadzą, między innymi prowadzi Komenda w Ciechanowie. I już mogę powiedzieć, że od września będziemy prowadzili zajęcia dla dzieciaków klas 1-3 w naszym budynku. Na czym ta akcja polega? Dzieci przychodzą do Straży Pożarnej i czego się dowiadują? Pomieszczenia są przystosowane tak jak mieszkania i będą mogli naocznie zobaczyć dym, czy też jak zareagować w tym czasie. Będzie telefon, będą mogły zadzwonić po służby ratownicze, czy też dotknąć klamkę, gdzie za drzwiami jest pożar. Ona będzie tak zwane gorące drzwi. Także pomieszczenia będą typowo przystosowane, przygotowane
tak jakby było taka symulacja, symulacja zagrożenia, mhm. jak to dziecko się zachowa i będziemy pewnych nawyków uczyć. Mhm. Dwóch strażaków już było na takim szkoleniu metodycznym i oczywiście nauczyciele będą nam w tym jeszcze pomagać. Od kiedy ta akcja będzie prowadzona i jaką liczbę dzieci planujecie objąć tą edukacją? To znaczy, edukacją? Nie myślałem jeszcze na tym intensywnie, natomiast w tej chwili jesteśmy na okresie przygotowania tych pomieszczeń. Ja myślę, że od września już ruszymy z tym tematem. Bezpieczna plus. Bezpieczna plus. Panie komendancie, powiedzmy o innych planach na 2016 rok, oprócz akcji Bezpieczna plus. Inne plany to przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby właściwie realizować ustawowe zadania. I dalej będziemy prowadzili czynności kontrolno-znawcze, będziemy rozpoznawać zagrożenia na terenie powiatu. Pod kątem tych zagrożeń będziemy doskonalać się, ale również doposażać sprzęt. Tak jak wspomniałem, pierwsza rola to jest utrzymanie tego, co już jesteśmy w dyspozycji, mamy na garażu w pełnej sprawności technicznej, ale również planuję wymiana busa, on ma już ponad 12 lat. Takiego mikrobusik na 9 osób to jest sprzęt, który pozwala na, powiedzmy, jest akcja długotrwała, czy też powodzie. Sprzęt pracuje długo, a trzeba, powiedzmy, wymieniać ratowników. Mhm. I po to jest między innymi potrzebny taki sprzęt, żeby dokonać rotacji, wymiany ratowników po iluś tam godzinach ciągłego działania. Sprzęt może wytrzymać, niestety ratownika trzeba co jakiś czas wymienić. I więcej na 2016 poprawa warunków lokalowych jeszcze w tym kierunku, bo co roku prowadzimy pewne działania. W 2015 udało mi się część placu zmodernizować, boisko, starą nawierzchnię boiska do siatkówki asfaltową zniszczonego boiska. Zmodernizowaliśmy na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej. Możemy grać w siatkówkę, w koszykówkę, piłkę nożną przede wszystkim. Korzystają strażacy z tego boiska? Tak, tak, tak. Inwestycja była zakończona we wrześniu, także myślę, że wiosną już ruszymy tą parą. I to, co mówiliśmy wcześniej, ta sprawność fizyczna jest również bardzo ważna. Także te działania będziemy podejmowali, ale skupiamy się przede wszystkim na tym, żebyśmy byli skuteczni w swoich działaniach ratowniczo-gaśniczych. To jest podstawowa nasza rola. Panie komendancie, czego się życzy strażakom? Czego ja mogę życzyć komendzie straży na 2016 rok? Ja myślę, że strażakom należałoby życzyć jak najmniej wyjazdów, aczkolwiek spotkałem się z takim przypadkiem, że strażakom można życzyć jako jedynej formacji bezrobocia. Ale to bezrobocie polega na tym, że było jak najmniej wyjazdów. Natomiast jak już będą te wyjazdy, no to chciałbym, żeby one były skuteczne i tego proszę nam życzyć, żeby one były skuteczne. I żeby tyle samo strażaków dokładnie, wróciło, dokładnie, tak jak w 2015 akcji. Nie było żadnego wypadku, wszyscy szczęśliwi i cali wrócili do bazy i tego bym właśnie też życzył sobie, żeby 2016 był rokiem bezpiecznym również dla ratowników, bo skuteczny ratownik to jest żywy ratownik. I ja tego również życzę. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie w studiu. Ja przypomnę, że moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Gość Dnia był starszy brygadier Arkadiusz Muszyński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Dziękuję jeszcze raz, panie komendancie. Dziękuję ślicznie. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam państwa jutro o 13.10. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.